ponieważ o wszystkim rozmawiać nie będziemy mogli, chciałbym Państwa wstępnie zapytać o jedno, co od razu sprecyzuję kierunek naszej rozmowy, mianowicie, czy pomijając kandydowanie na 6-miesięczny okres sprawowania funkcji przewodniczącego, Państwo myślą także o wejściu do decyzyjnych kręgów sojuszu, nawet w przypadku, gdyby Wam się nie powiodło w tych wyborach. Myślę oczywiście o zjeździe. I chciałbym o takie rozstrzygające odpowiedzi, tak nie. Bardzo proszę. Jako poseł Sejmu z automatu będę w kręgach decyzyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem członkiem 26-osobowego klubu parlamentarnego, który podejmuje decyzje, które dotyczą prawa w Polsce, więc wszystkie te decyzje partyjne, polityczne są konsultowane też z klubami. Więc to jest automatycznie odpowiedź na ten. To jest jasne. Pani profesor? No niestety to nie jest aż tak automatyczne, ponieważ władze partii, a klub, to są jednak dwa odrębne organizmy. Klub parlamentarny poselski jest oczywiście takim rodzajem zbrojnego ramienia partii, natomiast automatycznie członkowie tego klubu, posłowie, nie są członkami Rady Krajowej. To osobiście uważam za błąd. Ta zmiana w statucie została dokonana kilka lat temu. Myślę, że należy przywrócić zapis, że ci, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo, są również automatycznie w tych władzach partii kolegialnych. Oczywiście można pracować dla partii, nie będąc we władzach, ponieważ niekoniecznie trzeba mieć wyłącznie autorytet formalny i związany ze stanowiskiem, ale naturalnie przewiduje kandydowanie również na miejscu partii. Natomiast warto zauważyć, że dopóki byliśmy tylko we trójkę kandydatami, wówczas wyraźnie podkreślano, że ten wybrany przewodniczący będzie taki tymczasowy, a w domyśle niewiele znaczący. Od kiedy zgłosił się po zwiastowaniu Leszek Miller, to już ta retoryka upadła. Teraz to już będzie jak najbardziej ważny przewodniczący. Jako były wiceprzewodniczący partii zarządu krajowego wiem, że przewodniczący, ten czy też przewodnicząca, która zostanie wybrana, uważam, że będzie miała prawo wskazać osoby, z którymi chciałaby współpracować. Od pewnej kultury politycznej już zależy, czy taka osoba będzie umiała budować jedność partii. Jeśli otrzymam takie propozycje współpracy w przypadku, gdybym nie został wybrany, oczywiście uważam, że trzeba rozważyć coś takiego. Dziękuję serdecznie. Zatem porozmawiajmy, jak toczmy tę rozmowę w formule znacznie bardziej perspektywicznej. Wszyscy Państwo chcą w tej partii, w kierownictwie tej partii uczestniczyć i decydować o tym, co w tej partii w przyszłości się zdarzy. Zatem pierwsze pytanie, jaka partia? Zatem zdarzyły się dwie koncepcje, również tu na tej sali podczas dyskusji. Partia hierarchiczna, starego typu, zamknięta, w ogóle elity tylko członkowskiej, obumierająca. I druga partia otwierająca się, otwarta, pozioma, obudowana różnego rodzaju organizacjami, stowarzyszeniami, dziosami, tintankami itd., itd. Co na ten temat moglibyście powiedzieć? Jak to widzicie? Jak to pogodzić z realiami, to znaczy z tym, jaka ta partia jest w istocie? A w istocie jest to partia ciągle hierarchiczna i ciągle z tego tytułu cierpiąca na umiot. Bardzo proszę, może pani profesor zaczniemy tym razem, będziemy w takiej formule. Wydaje mi się, że problemy wynikają nie tyle z hierarchicznej struktury, ponieważ hierarchiczna struktura jest we wszystkich partiach, ile z braku dostatecznej dozy demokracji w
partia może być oczywiście hierarchiczna, ale musi być demokratyczna. I taka zmiana musi zostać dokonana. Zgodnie ze statutem powinno być 7 wiceprzewodniczących, no ostatnio było tylko 2. A więc trzeba przede wszystkim rozszerzyć zakres osób, które mają no, nieco więcej do powiedzenia w partii, mają nią kierować. Przede wszystkim, no tutaj nie ma wyboru, partia oczywiście musi być otwarta, musi współpracować ze wszystkimi środowiskami lewicowymi. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że tak właśnie robiłam od wielu lat. Współpracowałam i współpracuję nadal, aczkolwiek w tej chwili częściowo się te formy z konieczności zmieniły i z Partią Kobiet, i z Partią Racja, i ze związkami zawodowymi. No powiem więcej, że przez cały czas, kiedy byłam posłanką w latach 2001-2009, posłanką na Sejm, to właśnie z mojej siedziby w Gdyni korzystała Partia Racja Gdyńska. Oddział, czy w ogóle wojewódzki na Pomorzu, ponieważ nie mieli własnej siedziby, a teraz dopóki Jan Cedzyński, przewodniczący partii Racja, nie został wybrany do Sejmu z ruchu pani Koda, no to także partia Racja w województwie z kolei świętokrzyskim wzięła się z moim biurem poselskim w Kielcach. Tam, gdzie miałam wpływ na układanie list, a więc przede wszystkim w Małopolsce, w Krakowie, tam listy były parytetowe, tam no, to była mniej więcej połowa kobiet, rzeczywiście ten parytet był taki prawdziwy 50-50%. I również właśnie na listach reprezentowani byli przedstawiciele, tak jak mówiłam, i różnych partii, które z nami współpracowały, i związków zawodowych, i organizacji społecznych. A więc tutaj nie chodzi o to, co się nawet zadekretuje, bo to trzeba po prostu robić. Ale żeby to robić, trzeba być demokratą, a nie autokratą. No i ja jestem demokratą, dlatego mnie się powydawało. Dziękuję serdecznie. Wiceprzewodniczący, miałem okazję poznać w tamtym czasie wiele środowisk lewicowych w Polsce i się z nimi spotykać i tak z tymi środowiskami, o których tutaj mówiła Joanna. Natomiast też powiem tak, same środowiska to nie wszystko dzisiaj, ponieważ poza tymi środowiskami i poza SLD jest bardzo wiele osób, które mają lewicowe poglądy, kiedy czytamy na forach, na Facebooku, kiedy spotykamy się z przeróżnymi osobami, to deklarują takie poglądy, natomiast w ogóle nie uczestniczą w życiu, nazwijmy to, społeczno-politycznym. Ani w tych dużych formacjach, ani w tych małych. I tak naprawdę to dzisiaj do tych ludzi musimy umieć wyjść i ich zachęcić do współpracy, tak jako członków, jako naszych potencjalnych kandydatów na radnych, na przyszłych posłów, na eurodeputowanych, ale także jako sympatyków, ponieważ żadna partia przecież bez wyborców i bez sympatyków nie jest w stanie funkcjonować. Myślę, że dzisiaj problemem SLD nie są struktury hierarchiczne. Problemem jest to, że staliśmy się związkiem zawodowym posłów i radnych, którzy funkcjonują dla samych siebie, bez pomysłu na to, kogo dzisiaj tak naprawdę reprezentujemy, bo kiedy spytamy się wielu kolegów, którzy pełnią różne funkcje, kogo reprezentujemy, do kogo się odnosimy i na czyje poparcie liczymy, to ciężko jest im to wyartykułować. Przypomnę Państwu, że 50% obywateli uprawnionych do głosowania nie bierze udziału w głosowaniu. 700 tysięcy w ostatnich wyborach oddało głos nieważny. Przecież to nie jest pomyłka, że skreślali. I teraz, jeśli nie jesteśmy w stanie my jako SLD pozyskać osób do najprostszego działania, do głosowania, no to powstaje pytanie, jak mamy pozyskać osoby do tego, żeby się upolityczniły. Ponieważ dzisiaj i partia, i państwo polskie, uważam, cierpi na problem właśnie braku upolitycznienia. Wszyscy się zachwycaliśmy demokracją, tym słowem, a tak naprawdę Polska czy Europa dopiero się demokratyzuje.
przypomnę Państwu, że przecież demokracja w Hiszpanii, w Portugalii to jest połowa lat 70. Można szukać wiele przykładów. Panie zachęcam, żeby sobie przypomniały, kiedy uzyskały prawa wyborcze. A jaki kraj w Europie jako ostatni, kiedy dał prawa wyborcze kobietom? Watykan oczywiście, Jasiu, nie dał i nie da. W tej sprawie największy optymista no, nie powiedział, że tego oczekiwał. Natomiast przypomnę, że to była Szwajcaria w latach 80. Więc dzisiaj to nie struktury są problemem, tylko tak naprawdę członkowie. Jeśli znajdziemy odpowiedź i będziemy umieli przeprowadzić tą debatę uczciwą i powiedzieć sobie o tych sprawach, które nas bolą, i mieć odwagę później to głośno artykułować, to ja ci powiem tak, dzisiaj powinniśmy być partią wreszcie czerwoną. Partia na pewno demokratyczna, partia, w której decydują członkowie od dołu poprzez wszystkie struktury, partia, w której panuje też dyscyplina. Jeżeli podejmuje się jakąś decyzję, to wszyscy działacze ją realizują, a nie realizują swoją politykę w oparciu o swoje interesy. Partia, która jest skierowana na człowieka, a nie na wyidealizowane jakieś pomysły. Partia, która rozwiązuje problemy najważniejsze ludzi, czyli brak dostępu do lekarza, brak dostępu do edukacji odpowiedniej, problemy z umowami, na których ludzie pracują jak niewolnicy. Partia, która jest oparta na pozytywnej konkurencji, a nie na negatywnej konkurencji. Partia, w której się promuje ludzi, którzy chcą coś zmienić, zrobić, a nie tych, którym się należy. Partia otwarta, ale partia otwarta na ludzi, którzy chcą zmienić Polskę. Serdecznie dziękuję. Tutaj muszę powiedzieć, panie posła, pojawiły się elementy programu. Ja chciałbym jednak zapytać, nawiązując do naszego panelu poprzedniego, w którym usłyszałem bardzo interesującą, skąd naukową myśl, że SLD z racji czysto naukowych powodów już powinien jako partia przestać istnieć. Otóż chciałem się od Państwa dowiedzieć, do kogo tak naprawdę chcecie adresować program Sojuszu Lewicy Demokratycznej i kto Waszym zdaniem będzie tą siłą społeczną, tymi siłami społecznymi, które tak naprawdę odnowią tę partię, bo jeżeli ta odnowa ma pójść od dołu, a to jest chyba bardzo istotne, to trzeba, jak sądzę, wyspecyfikować lepiej adresatów swojego programu. Może Otaktura. Myślę, że to pytanie jest jednym z najważniejszych. To jest to, co wcześniej powiedziałem, kogo mamy reprezentować. Jeśli spojrzymy dzisiaj na Lewicę, to myślę, że oczywiście kwestie światopoglądowe, które dzisiaj też głosimy w Polsce, są nieoderwalnie związane z tym, co powinna głosić każda partia lewicowa. Ale oprócz tego pierwszego, nazwijmy to takiego fundamentu, pojawiają się kolejne. Na pewno nie uciekniemy od kwestii tak zwanej, a dzisiaj tak nielubianego pojęcia jak klasa robotnicza. Jednak klasa robotnicza istnieje. Dzisiaj inaczej pracują i w innych miejscach pracują, na innych umowach, a ludzie pracują. Do niedawna mieliśmy 8-godzinny dzień pracy, a dzisiaj wielu młodych ludzi pracuje po 12-14 godzin. W jednej firmie, potem w drugiej. Wszystko się oczywiście na papierze zgadza, ale ludzie pracują po 12, po 14 godzin, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Często pytam się dziennikarzy, na jakich jesteście umowach? I co słyszę? Na śmieciowe. Umowa o dzieło, umowa o zlecenie, własna działalność gospodarcza. Na takich umowach pracują nawet ludzie dzisiaj w Polsce w instytucjach państwowych, więc te kwestie pracownicze, gdzie pracownik zawsze będzie w gorszej, w trudniejszej sytuacji niż przedstawiciel biznesu i firmy. Tak samo jak firma to jest zawsze w trudniejszej sytuacji i działa w innej perspektywie niż całe państwo. Trzeci element, to myślę, że dzisiaj to są sprawy konsumentów. Ponieważ dzisiaj jako konsumenci jesteśmy oszukiwani, oszczabiani przez firmy bez żadnej odpowiedzialności. Niedawno poszedłem kupić dla córki mojej kuzynki ciastko. Wszedłem do sklepu, przyglądam się i co widzę?
coś waży w opakowaniu 37 gram, w innym 28. Kiedyś byłem przyzwyczajony, że kupowałem coś 50 gram, 100 gram, 200, 250. Ceny się nie zmieniają, nawet wielkość opakowań się nie zmienia, ale zawartość się zmienia i jakościowo, i ilościowo. Nawet tego codziennie nie zauważamy. Więc sprawę konsumentów przy przeróżnych umowach abonamentowych, przy tym, że jesteśmy przecież codziennie i kredytobiorcami, korzystamy z autobusów, no, korzystamy z przeróżnych usług. I uważam, że tutaj jest miejsce dla lewicy, ponieważ to dotyczy wszystkich obywateli tego kraju, każdego dnia, kiedy wstajemy i kładziemy się spać. To jest trzeci fundament, o którym lewica powinna mówić, a o którym nie mówi, czyli o prawach konsumentów. Kolejną kwestią to są osoby wykluczone, bo tu musimy rozróżnić osoby, które pracują w ciężkich i gorszych warunkach, od osób, które są wykluczone. Bardzo mnie wzrusza, kiedy moi niektórzy koledzy ciągle powtarzają, że mają serce po lewej stronie i że lewica musi pomagać biednym. Nie, lewica nie jest od tego, żeby pomagać biednym. Lewica jest od tego, żeby tworzyć takie warunki, żeby te osoby były racjonalnie wykorzystane w społeczeństwie, żeby w tym społeczeństwie mogły uczestniczyć. Żeby nie czuły się odrzucone, tak jak mamy na przykład w województwie lubuskim, do dnia dzisiejszego problem ludzi po byłych PGR. Proszę sobie wyobrazić, że tam wyrasta całe pokolenie ludzi, którzy nigdy nie widzieli rodziców wychodzących do pracy. Czy oni będą mogli dzisiaj w tym naszym społeczeństwie dobrze i zdrowo funkcjonować? Na pewno nie. Ale czy z tego powodu mamy powiedzieć, że są gorsi od nas, bo ktoś im nigdy nie dał szansy zobaczyć innego świata, edukacji, opieki, czy tego, że ojciec i matka wstają i idą do pracy? Więc to jest czwarty element. Myślę, że takim ostatnim elementem powinno być środowisko. Bo lewica też nie powinna zapominać o środowisku, ponieważ człowiek w swoim społeczeństwie funkcjonuje w jakimś środowisku. Zasoby nie są niewyczerpalne i każde państwo stoi przed różnymi problemami, tak jak problemy energetyczne, zanieczyszczenie środowiska. Jest to kwestia dla lewicy w Polsce tak samo ważna jak dla lewicy w Niemczech, we Francji czy w Anglii, a myślę, że przez wiele lat była tak naprawdę ta kwestia przez nas zaniedbywana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani To jest bardzo trudny problem, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej właściwie nigdy nie zdefiniował swojego elektoratu. Raczej działania były takie bardziej na oślep, adresowane w zasadzie do wszystkich. I do pewnego czasu to się sprawdzało. W 2001 roku uzyskaliśmy 41% poparcie. I wtedy nastąpiło takie zachłyśnięcie się, no skoro adresowaliśmy do wszystkich, mamy 41%, to teraz możemy jakby dążyć do rozszerzania elektoratu do 50, może 60, może 70%, ale my mamy swój żelazny elektorat, to o ten nie musimy dbać, dlatego że on i tak nie będzie miał na kogo głosować, będzie musiał głosować na nas. A zatem wyjdźmy z takimi projektami, które do nas przyciągną kolejnych wyborców. I to był właśnie podstawowy błąd. To hasło z 2001 roku, ono właściwie jest ciągle aktualne, bo to mądrze, zdrowo, bezpiecznie. A więc służba zdrowia, edukacja i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo fizyczne, ale bezpieczeństwo również ekonomiczne. A więc hasło było znakomite. Kłótnie na prawicy sprawiły, że rzeczywiście przyciągnęliśmy prawie połowę elektoratu i naraz zaczęły się schody. No już, no oczywiście dziura budżetowa, którą trzeba było zasypać, miała w tym swój udział, ale my, partia lewicowa, ja do tego akurat się nie bardzo chcę przyznawać, zasypywaliśmy tę dziurę budżetową kosztem naszego tradycyjnego lewicowego elektoratu. A więc właśnie ludzi, którym się gorzej wiodło, którzy nie byli beneficjentami zmian ustrojowych. A więc zachowaliśmy się dokładnie tak,
jak ludzie zachowują się w związkach i dlaczego te związki się rozpadają. No bo właśnie uważamy, że jak ktoś już z nami jest, razem mamy ślub, mieszkamy, no to właściwie już można zacząć chodzić w papilotach i w przydeptanych pantoflach rannych i nie dbać o partnera, bo to i tak on jest na nas skazany. No i właśnie Lewica powiedziała, że nie jest skazana na SLD. Straciliśmy od 2001 roku do 2005 4 miliony wyborców. Znaczna część tych wyborców nie zdecydowała się na głosowanie na inną partię, po prostu przestała głosować na kogokolwiek. I stąd w tej chwili my mamy szansę, mimo że pojawił się ruch Palikota, odzyskać około 1,5 miliona wyborców, którzy ciągle nie głosują na nikogo. Tylko musimy przedstawić zachęcającą ofertę. No i tutaj oczywiście trzeba będzie podjąć decyzję, do kogo ma być adresowany nasz program. Program Lewicy tradycyjnie powinien być adresowany do ludzi wykluczonych, to co mówiła, dyskryminowanych, no ale zobaczmy, jak to jest w Polsce. W Polsce są dyskryminowane kobiety, których jest 51%. Są dyskryminowani młodzi, są dyskryminowani emeryci i renciści i są dyskryminowani niepełnosprawni. Więc na dobrą sprawę, gdyby to zsumować, to 90% społeczeństwa jest dyskryminowane. No i oczywiście my do nich wszystkich nie możemy przemówić, zwłaszcza, że w latach 2001-2005 w wyniku no takich, a nie innych naszych rządów część typowego lewicowego elektoratu przejął PiS, a część również lewicowego elektoratu przejęła Platforma Obywatelska. W tej chwili ten elektorat przejęty przez PiS wydaje się, że już jest nie do odzyskania, ponieważ tam zadziałały również innego rodzaju emocje, a także no, skanalizowanie tego niezadowolenia w kierunku takim, że to dla Lewicy już jest elektorat stracony. Natomiast jeżeli chodzi o ten elektorat, który poszedł za Platformą Obywatelską, częściowo po to, żeby nie dopuścić PiSu do władzy, to on też już będzie coraz trudniejszy do odzyskania, ponieważ Platforma zaczęła no, tworzyć taki front jedności narodu od prawicy do lewicy. Przyciągnęła część no, osób, które były postrzegane jako typowi działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i teraz odzyskanie tych osób będzie również trudne. A zatem SLD przede wszystkim musi walczyć o ten elektorat, o ten mniej więcej 1,5-2-milionowy elektorat, który nie głosuje na nikogo. No to, żeby zagłosował na nas, to musimy się zmienić, dlatego że w Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawsze panowało takie zagłaskiwanie rzeczywistości i wszyscy bardzo radośnie mówili, Lewica jest w Polsce potrzebna i nie ma się właściwie o co martwić. Ja wielokrotnie mówiłam, że Lewica jest potrzebna, ale najwyraźniej nie taka jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, skoro szacujemy Lewicę na 30% przynajmniej, a Sojusz Lewicy Demokratycznej, no właśnie od tego 2005 roku ma 11-13, teraz 8%. I poszłabym nawet dalej, że my teraz otrzymaliśmy taki zimny prysznic, może nawet dobrze. Dlatego, że przecież już te wyniki 11-13% nie były wcale satysfakcjonujące. Na 2005 roku wiosną to myśmy wręcz spadli pod koniec rządów Leszka Millera do 4% poniżej progu wyborczego. Ale to wtedy nie powodowało jakiejś refleksji głębszej, bo wszyscy mówili, Lewica jest w Polsce potrzebna i to było takie słowo wytrych. No ale teraz zobaczyliśmy, że na tej lewicy jest konkurencja i w związku z tym trzeba się zmienić. No a jak się zmienić? To trzeba być bardziej wyrazistym. No mamy dobry program, no ale co z tego, że mamy dobry program, skoro z tym programem nie potrafiliśmy się przebić do naszych potencjalnych wyborców. Elektorat SLD jest bardzo dużym elektoratem, tylko my musimy się do tych osób zwrócić. To są osoby, które uważają, że Polska jest krajem niesprawiedliwym. To jest,
są osoby, które uważają, że Polska jest krajem, który im się nie interesuje. Naszym elektoratem są też przedsiębiorcy, których państwo polskie traktuje jak potencjalnych przestępców. To są osoby młode, które nie są w stanie zdobyć pierwszego mieszkania, założyć rodziny, które nie mogą mieć dzieci, bo albo z powodów ekonomicznych, albo z powodów zdrowotnych państwo nie interesuje się nimi. Naszym elektoratem są osoby, które czują się jak gorzej niż zwierzęta w kolejkach do lekarza. My do tych osób powinniśmy się zwrócić z informacją, że my będziemy reprezentowali ich interesy, że my doprowadzimy do zmian ustawowych, które zmienią dostęp do lekarza, które zmienią dostęp do żłobków, przedszkoli, które zablokują zmiany w edukacji na rzecz prywatyzacji szkół, prywatyzacji szpitali. Są potrzebne działania państwa zmierzające w takim kierunku, żeby ludzie czuli się w Polsce dobrze, żeby z powrotem wróciła emigracja, która wyjechała z Polski. My musimy się zastanowić nad tym, że na 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej może się okazać, że w ciągu tych 10 lat Polska poniosła demograficznie większe straty niż podczas II wojny światowej. Umiera więcej ludzi niż się rodzi. Wyjechało mnóstwo młodych, dynamicznych ludzi za granicę i pracują na rzecz innych państw, a nie na rzecz Polski. Dzisiaj jako Sojusz Lewicy Demokratycznej powinniśmy zaproponować nowe rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że będzie więcej małżeństw, więcej dzieci. Być może powinniśmy zlikwidować OFE. To, co zrobił rząd Donalda Tuska, to jest zniszczenie tej reformy i zostawienie po prostu jakiegoś, byle jakiego dziadostwa. Być może te pieniądze trzeba które idą w tej chwili na OFE, nie wydawać właśnie na OFE, żeby kapitał spekulacyjny nie zarabiał na pieniądzach polskich emerytów, przyszłych emerytów, polskich pracowników, ale być może część tych pieniędzy trzeba przeznaczyć na budowę mieszkań socjalnych dla młodych małżeństw, żeby każde młode małżeństwo otrzymało mieszkanie socjalne, żeby była łatwość, możliwość zawierania związków małżeńskich i żeby ludzie nie musieli na samym początku życia zaciągać dużych kredytów i po prostu na samym początku życia ograniczać sobie możliwości rozwoju, żeby polska demografia z powrotem nabrała tempa, a nie się kurczyła. Wydaje mi się, że to jest elektorat, do którego powinniśmy mówić. Przykład taki mam z miasta, z którego pochodzę, z Częstochowy. Tam zwróciliśmy się bezpośrednio do mieszkańców Częstochowy, zwróciliśmy im uwagę na problemy, z którym borykało się miasto, na emigrację mieszkańców z Częstochowy, na nadmierną ekspansję kościoła katolickiego i pod hasłami Częstochowo powstań z kolan najpierw doprowadziliśmy do referendum, de facto małej rewolucji, a po roku czasu wygraliśmy z całą Zjednoczoną Prawicą pod sztandarami Kościoła 71% do 29%. I dzisiaj zmieniamy Częstochowę, ale i też dajemy sygnał w Polskę. Między innymi pomysł wprowadzenia in vitro finansowanego przez budżet gminy. Skoro rząd nie realizuje obietnic, skoro Donald Tusk nie realizuje obietnic, skoro prezydent nie realizuje obietnicy, której dał, dokładnie miasta, gminy powinny zająć się swoimi obywatelami. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej również powinniśmy wspierać samorządy, bo tak naprawdę to samorządy ponoszą większość odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo i edukację Polaków. Dzisiaj samorządom powinniśmy przekazać za kompetencjami, które rząd im przekazuje, również środki na realizację tych celów. Dzisiaj premier Donald Tusk zachowuje się jak święty Mikołaj. Rozdaje prezenty, ale finansuje je z kasy nie państwa, nie swojej, nie administracji rządowej, tylko właśnie z pieniędzy samorządów, z pieniędzy mieszkańców polskich miast, gmin, powiatów, województw. Dziękuję. Tak, jak najbardziej, na to wskazane jest polityka, jeśli ona jest zasadna. Każdy
głowie i oddaję mikrofon. Ja się całkowicie zgadzam z tą wypowiedzią. Chciałabym też wrócić na jeden element. Nie wiem, czy to było przejęzyczenie, że Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien dawać młodym, ale nie tylko młodym, wolny wybór, a więc niekoniecznie wspierać małżeństwa, ale także związki partnerskie, oczywiście i homo, i heteroseksualne. Widać, że w tej chwili już 21% dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Jeżeli my mówimy, że chcemy wspierać głównie małżeństwa i robić ułatwienia dla małżeństw, no to jednak to w moim odczuciu brzmi mało lewicowo, a zanadto tak religijnie. Pan poseł jest częstochowy, więc możemy mu wybaczyć pewną powściągliwość w tej mierze. Akurat to nie było niczyje języczenie, tylko pewne uogólnienie. Małżeństwo, związki partnerskie. To są, chodzi mi o związek dwóch osób, które w pewien sposób ze sobą żyją, chcą mieć dzieci, chcą się rozwijać. Chodzi o pomoc dokładnie ludziom, którzy chcą rozwijać siebie, swoją rodzinę, obojętnie jak to nazwiemy, żebyśmy dla nich przygotowali pewną pomoc, żeby się mogli rozwijać. A może jeszcze tak? No jeśli tutaj ruszyliśmy temat, no bo zaczęłam wchodzić też w szczegóły tutaj przez mojego kolegę, to co mnie boli najbardziej w polskiej polityce i tak ze strony prawicy, ale także ze strony moich kolegów posłów z klubu parlamentarnego, to jest takie chyba niezrozumienie, czym jest polityka prorodzinna, czym jest pomoc społeczna, ponieważ ja obserwując, a też jestem potencjalną osobą, która może pracować na rozwój tego kraju demograficzny, odnoszę takie wrażenie, że polscy politycy naprawdę nie rozumieją, czym jest wspieranie młodych, a nie tylko młodych, bo dzisiaj ludzie zawierają związki małżeńskie, czy też tworząc jakieś związki, często mają 20 parę czy 30 lat. Nie rozumiem, czym jest polityka wspierania. 60? No, 60 też. No, niedługo nauka pozwoli może i w takim wieku mieć potomstwo. Natomiast czym innym jest pomoc społeczna dla rodzin na przykład wielodzietnych, ale czym innym jest też wspieranie tych osób, które się dzisiaj decydują na posiadanie potomstwa. Często młodzi ludzie, kiedy jeszcze dzisiaj nazwijmy to, należą do klasy średniej, w momencie kiedy decydują się na posiadanie potomstwa, spadają do klasy niższej, ponieważ pojawia się nowy człowiek w rodzinie i tutaj ze strony państwa polskiego nie ma żadnej pomocy. Pecikowe to była kpina. Kpina ze strony prawicy i dzisiaj, kiedy słyszeliśmy exposé premiera Donalda Tuska, to raczej nie możemy liczyć na to, że wrócą nasi koledzy i koleżanki, które powyjeżdżały za granicę szukając swojego miejsca, bo nie mogą znaleźć dzisiaj w Polsce mimo wykształcenia, bez względu na to, czy zawodowego, czy wyższego. Ale także chyba nie będziemy mogli liczyć na to, że ludzie będą się w dzisiejszych czasach decydowali na posiadanie potomstwa, czy też zwiększanie liczby osób w tej rodzinie, ze względu na to, że nie mają poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. I tutaj widzę właśnie olbrzymie pole do działania lewicy. Nie powinniśmy wcale się wstydzić tego, że to też jest temat dla prawicy, ponieważ uważam, że oni, że polska prawica nie wspiera młodych małżeństw, nie wspiera także kobiet samotnie wychowujących dzieci, a przecież takie osoby też w państwie polskim występują, decydują się posiadać potomstwo albo też z różnych względów zostają same i w tym momencie są skazane tylko na to, na taką łaskę. Prosty przykład. Państwo polskie powinno dać gwarancję osobie, która jest maltretowana w domu. Często dotyczy to matki z dziećmi. Co się okazuje? Że gminy nie mają mieszkań, do których można takie osoby zabrać, mimo że są wyroki sądu nakazujące rozdzielenie takiej rodziny. I wtedy mówimy o prawach kobiet, o prawach mniejszości, o prawach słabszych, ale kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że państwo polskie nie stoi wcale na straży tych praw, bo jest po prostu niewydolne.
To, co cieszę się, że mój kolega poruszył kwestię samorządów, bo to, co dzisiaj robi rząd Donalda Tuska, nakładając dodatkowe zadania na samorządy, a nie przekazując środków finansowych na to, jest po prostu zbrodnią wobec tego narodu. Nie może być tak, że daje się 8% podwyżki nauczycielom, a mają za to zapłacić samorządy. I wtedy będziemy może czekali na to, że inni obywatele miast i wsi powiedzą, no tak, nauczyciele dostają 8% podwyżek, ale my nie dostajemy. Dzisiaj w Polsce nie możemy bazować na tworzeniu nowych konfliktów społecznych, a taka polityka rządu po exposé premiera raczej będzie nas czekała przez najbliższe 4 lata. Jedno zdanie powiem, dlatego że jeżeli chodzi o kwestię macierzyństwa, przyrostu naturalnego, to nie jest to tylko wbrew pozorom kwestia finansowa. To jest szeroki problem kulturowy. W Polsce macierzyństwo jest wciąż postrzegane w kategoriach poświęcenia, męczeństwa, a nie w kategoriach radości. I właściwie to jest... Proszę? W bogatszych rodzinach chyba więcej jest tej radości niż w uboższych. Tak, na pewno, ale mimo wszystko ciągle jest ten taki mit matki Polki, która się poświęca dla dzieci, dla rodziny. I właśnie bardzo wiele młodych kobiet chce robić karierę i wcale nie chce się poświęcać ani dla dzieci, ani dla rodziny, tylko chce realizować swoje własne potrzeby. W tych potrzebach akurat nie mieszczą się, nie mieści się posiadanie dzieci. A więc to jest kwestia oczywiście pewnych udogodnień finansowych i takiego wsparcia, które jest niezbędne, ale nie liczmy na to, że to natychmiast zmieni się na korzyść, że będzie zwiększony przyrost. No w tej chwili u nas dzietność kobiet jest rzeczywiście katastrofalna, to jest bodajże 1,2, podczas gdy reprodukcja prosta to jest 2,1. A więc tutaj już możemy przestać myśleć o tym, bo tutaj się w czasach PRL mówiliśmy, że będzie nas 40 milionów, teraz to już 38 nas nie będzie, tylko pewnie 32 czy 33 miliony w przyszłości. Ale być może trzeba w tym też dostrzec pewną szansę, dlatego że to wymusi większą automatyzację, większą mechanizację pracy. Może wreszcie przejdziemy do tej zupełnie zapomnianej, a mówiło się kiedyś, że to już w XXI wieku będzie cywilizacji zajęć, a nie cywilizacji pracy. A więc jest nieuniknione, że ludzie zamożni jednak będą mieć mniej dzieci, bo tak po prostu jest na całym świecie, wyjąwszy może Amerykę. I chciałbym w związku z tym Państwa zapytać, może na przykładzie takich dwóch grup, które w ostatnich kilku latach nabrały rozgłosu, prekariatu i salariatu, więc ludzi wykształconych, młodych i tych 50+, 55+, którzy nie mają pracy, bo pracują na umowach śmieciowych. Co konkretnego zaproponowalibyście tym grupom osób, których liczebność wzrasta, a które, mówiąc szczerze, nie mają wielkich perspektyw, zwłaszcza w kontekście narastającego kryzysu gospodarczego. Myślę, że ten kryzys powinien być tłem waszych rozważań na ten temat. Bardzo proszę, Arturze. Przede wszystkim kryzys ekonomiczny to nie jest kryzys siły roboczej, tylko jest to kryzys, gdybyśmy stworzyli sobie takie sfery i wyobrazili, to dzisiaj mamy taką sferę, zresztą. Państwo w mediach codziennie nam przekazujecie stek całych różnych, przeróżnych informacji. Rynki, wszyscy krzyczą rynki. Tak jak kiedyś się opowiadało o czarnej wołdze, o jakimś złym wilku, o różnych bajkach. Ale czym są te rynki? Przecież za każdą instytucją jesteśmy świadomi, że są ludzie, którzy podpisują, wydają polecenia, na czymś zarabiają lub tracą. I tą pierwszą sferą, kiedy na nią spojrzymy, to mamy rzeczywiście ten świat finansów. Kolejną sferę to jest sfera gospodarki, która jest dzisiaj zdominowana właśnie przez sferę finansów. Później dopiero się pojawia to społeczeństwo i pojawia się środowisko naturalne, w którym żyjemy. I dzisiaj tak naprawdę musimy podjąć bardzo poważną debatę i to dzisiaj nawet widzimy, że ta debata się już zaczyna toczyć w Unii Europejskiej, bo
kiedy nawet mówimy o samorządach, to przecież brak samorządu wynika z tego, że brak jest pieniędzy w całej Unii Europejskiej i w państwie polskim. Więc myślę, że te sfery, które próbujemy sobie wyobrazić, powinniśmy odwrócić. Człowiek i jego społeczeństwo, środowisko na pierwszym miejscu, później gospodarka, bo przecież ludzie nie są dla gospodarki, tylko gospodarka dla nas. A system finansowy powinien tworzyć taką rolę służebną dlatego, żeby ta gospodarka mogła się rozwijać. Kiedy mówisz o tych umowach śmieciowych, ja powiem tak, czasami ciągle tworzymy nowe prawo, ale definicja tego, czym jest umowa zlecenie, umowa o dzieło, jest bardzo prosta. Ja nie potrafię po dzień dzisiejszy zrozumieć, czemu państwo polskie nie jest w stanie tego wyegzekwować poprzez PIP. Natomiast tu odpowiedź jest taka. Politycy to często lokaje wielkiego biznesu. Nie mówię o tym małym biznesie, który codziennie musi walczyć i zmagać się z tymi trudnościami rynku. I oczywiście firmy, tak jak powiedziałem, funkcjonują w innej perspektywie. Mają perspektywę krótszą i węższą niż państwo. Ale też nie może być tak, Leszku, że mamy od prawie 30 lat taką tendencję na całym świecie w gospodarce, gdzie następuje prywatyzacja zysków, natomiast następuje cały czas uspołecznienie strat. Jeżeli natomiast chodzi o tę europejskość, to od razu słyszymy takie zarzuty, że utracimy część suwerenności. No po pierwsze, jeżeli wchodzi się do jakichkolwiek organizmów międzynarodowych, to traci się jakąś część suwerenności. Jakoś nikt się nie martwił, że kiedy podpisujemy konkordat, to tracimy część suwerenności. A teraz są takie obawy przy Unii, która właściwie dla nas to są same korzyści. Nie tylko finansowe, ale przede wszystkim korzyści w sferze no chociażby mentalnej. Akurat Lewica bardzo dobrze się czuje w mocnej Unii Europejskiej. To widać wyraźnie po różnego rodzaju głosowaniach, jakie mamy w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że no, Lewica jest przede wszystkim nowoczesna. Ma zupełnie inne spojrzenie na prawa człowieka niż ta tradycyjna, XIX-wieczna nasza polska prawica. No dość powiedzieć, że rezolucja przeciwko przemocy wobec kobiet nie została poparta ani przez europosłów Platformy, ani przez europosłów PiS-u, ani przez europosłów PSL-u. Deklaracja o równości kobiet i mężczyzn również nie znalazła poparcia wśród naszych prawicowych europosłów. Dzięki brytyjskim konserwatystom te doskonałe zapisy przeszły. No ale to równocześnie pokazuje, jak bardzo zmienia się pojęcie lewicowości we współczesnym świecie i we współczesnej Europie. Także uważam, że Lewica tutaj może być dumna z tego, że jesteśmy w Unii, dumna z tego, że jesteśmy tacy proeuropejscy, ale musimy mieć świadomość, że każdy organizm, który się nie rozwija, to się zwija. A więc Unia Europejska musi się rozwijać, musi się zacieśniać współpraca. No i myślę, że w tym kierunku pójdą decyzje państw członkowskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł. Jako były działacz ruchu proeuropejskiego, byłem kiedyś sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Proeuropa, które współorganizowało też kampanię referendalną, przedreferendalną. Jestem oczywiście za szerszą integracją Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Mnie się akurat wystąpienie ministra Sikorskiego nie podobało, bo uważam, że powinniśmy się integrować także na poziomie socjalnym z osiągnięciami Unii Europejskiej. Nie może być tak, że będziemy wspólnym państwem, federacją i opieka społeczna w Polsce będzie gorsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. To doprowadzi do tego, że z Polski zaczną ludzie uciekać, wyjeżdżać, tak jak to się dzieje w tej chwili. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie potrzebują bezpieczeństwa. I Polska powinna się integrować, ale na poziomie tak samo opieki socjalnej,
na poziomie budżetu, który powinien zakładać pewne wskaźniki, które są w innych krajach europejskich zapisane, czyli pewnych wskaźników na opiekę zdrowotną, pewnych wskaźników na edukację, na naukę. Polska jest niestety w ogonie tych państw i powinniśmy brać z tych państw przykład, a nie unikać tych rozwiązań i tylko koniunkturalnie wybierać część z działań, które no, tak naprawdę osłabiają pozycję Polaków. Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze był partią proeuropejską, nigdy nie baliśmy się zmian, ale te zmiany powinniśmy też kreować i dążyć do tego, żeby obywatele w Polsce i w Unii Europejskiej czuli się jak u siebie w domu, żeby nie czuli się tutaj obco. Dziękuję bardzo. I ja. Można dwa słowa powiedzieć? Znaczy, częściowo tylko ta opinia wydaje mi się trafna, ponieważ kiedy wstępowaliśmy do Unii, to mieliśmy opóźnienie w stosunku do starych krajów członkowskich w zależności od dziedziny życia od 5 do 40 lat. W związku z tym w tej chwili no, nie jest możliwe, mimo że Unia Europejska dąży do tego w długim okresie, to jednak no, nie jest możliwe prowadzenie wspólnej polityki emerytalnej, skoro nie ma wspólnej polityki płac. Nie może być wspólnej polityki zdrowotnej, no, ponieważ niestety właśnie w tych dziedzinach jesteśmy opóźnieni. Ale od czegoś trzeba zacząć. My właśnie korzystamy na tym, że celem tego projektu wspaniałego unijnego jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia w krajach członkowskich. Ponieważ tylko wtedy Unia będzie spójnym organizmem, być może właśnie na zasadzie tej federacji, jeżeli nie będzie takich różnic. No ale my nie potrafimy sobie z tym również poradzić w Polsce. No też mamy tą ścianę wschodnią, gdzie się żyje dużo gorzej niż w centralnej czy w zachodniej Polsce czy na Śląsku. Z takimi samymi problemami boryka się Unia. Po prostu po kolei trzeba je rozwiązywać i nie można mówić od razu o wszystkim. Dobrze, jeżeli chcemy jakiś krok w takim kierunku zrobić. Kiedy jeszcze nie powiedziałam tego, może warto wrócić, że kiedy my mówimy o utracie suwerenności, w tej chwili około 70% prawa obowiązującego w Polsce uchwalamy w Brukseli i w Strasburgu, a tylko 30% w Polsce. Ale to prawo, które my uchwalamy w Polsce, to częściowo jest prawo niekorzystne dla kobiet. To jest prawo niekorzystne dla osób LGBT, także ja będę się akurat cieszyła, jeżeli to się zwiększy, może do 90%. Jak 90% będziemy uchwalać w Brukseli, to zacznie się w Polsce lepiej żyć wszystkim obywatelom i zmniejszy się dyskryminacja. Tak troszeczkę polemicznie, przede wszystkim Unia Europejska, pamiętajmy, że po wojnie był to wielki projekt ideowy europejskich socjaldemokratów i europejskich chadeków. Mnie nie odpowiada Unia Europejska jako neoliberalna przebudówka Stanów Zjednoczonych. Dlatego nie wystąpienie Sikorskiego nie budzi we mnie takiego zachwytu, bo przestrzegam, żebyśmy znowu nie mylili narzędzi z celami. Zgodzę się tutaj z Markiem, że przede wszystkim powinna być to Unia Obywateli, Unia mieszkańców Europy, gdzie są zachowane i wyrównywane standardy ochrony i bezpieczeństwa społecznego, a nie tylko Unia przepływu kapitału i taniej siły roboczej. Bo dzisiaj rzeczywiście też znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że często przez silniejsze kraje w Unii Europejskiej jesteśmy traktowani jako rezerwuar taniej siły roboczej. Oczywiście Jasia ma rację, że musimy to wyrównywać. Ale pamiętajmy, że jeśli nie będziemy mówili o ideach i celach, to za pomocą samych mechanizmów możemy osiągnąć zupełnie inny skutek niż ten skutek oczekiwany, czyli Europy, w której panuje pokój, równowaga, podobne wartości, jeśli chodzi o ochronę praw obywatelskich, praw
o to, żebyśmy mogli wspólnie tutaj żyć, mieszkać, bawić się, studiować i ze sobą współpracować, a nie konkurować. Zacznijmy od karty praw podstawowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapewne wiele kwestii pozostało poza tą dyskusją. Nie będę już Państwa pytał o stosunek do pani Kota. Jeśli Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie partią wiarygodną, będzie mógł zawsze rozmawiać z kim zechce i w sposób, w jaki zechce. Problemem Sojuszu Lewicy Demokratycznego zawsze byli ludzie, zarazem wielkim kapitałem Sojuszu Lewicy Demokratycznego, żeby byli ludzie, należy zatem życzyć konwencji jutrzejszej, żeby dobrze, mądrze i perspektywicznie wybrała. Jeśli to się uda, to być może Sojusz rzeczywiście stanie się partią potrzebną na przekór dywagacjom naukowców, którzy już w tę partię pogrzebali. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.